Jeszcze tutaj tylko powiem, że giveawaye są co miesiąc. Co miesiąc za używanie kodziku twórcy, jeżeli w danym miesiącu jest więcej użyć, to jest większy giveaway, tak jak przez ostatnie miesiące było po 400, 200 dla ludzi z komentarzy, 200 dla ludzi z tych, co kupują z kodem twórcy. Teraz był mniejszy, bo w październiku było mniej użyć. Natomiast zobaczymy, co przyniesie kolejny miesiąc. W każdym razie co miesiąc będę robił mniejszy bądź większy giveaway właśnie dla używających. Teraz będzie promocja na Czarny Piątek. Jest to największa promocja w gierce w roku, 33% do podstawowych pakietów, to w ogóle pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo możliwe, bo rok temu tak było, nie wiem jak teraz, będą również jakieś pakiety specjalne, zakładam, na Black Friday, czyli oprócz grzybków jakieś tam, wiecie, klepsydry, metal i tak dalej, więc oczywiście te pakiety specjalne, tą promocję i tak dalej również można zakupować, te pakiety i w ogóle grzybki na tej promocji na homesyfygame.net, również z kodem neutral można to robić, również można do mnie wysyłać screeny i to już pójdzie na giveaway grudniowy. Jeżeli chodzi o promocję 33%, to prawdopodobnie wystartuje już w czwartek, ze środy na czwartek o północy na stronie homesyfygame.net. Natomiast jeżeli chodzi o pakiety specjalne, to raczej będą dostępne dopiero od piątku. Natomiast to jeszcze nie są oficjalne informacje, nie są potwierdzone, więc no zobaczymy, co przyniesie. W każdym razie taka promocja będzie. Przepraszam cię widzu, poniosą mnie to, są emocje, dlatego że zaraz robimy rozstrzygnięcie giveawaya, już kurwa nie mogę się doczekać, tak mnie nosi, żeby mam wam rozdać 200 zł. Czyli tak, teraz na szybko sobie przelecimy numerki, tutaj to też pewnie pójdzie na YouTube'a, więc na YouTubie sobie można nas spokojnie zatrzymać, sprawdzić, czy jesteście dodani, czy macie tyle numerków, ile powinniście mieć i tak dalej. Screeny brem ze wszystkich źródeł, czyli powiedzmy, no wiadomo, przede wszystkim Discord, ale też jakiś Instagram, jakiś e-mail jak ktoś wysyłał. Głównie ludzie wysyłają na Discordzie, ale rozumiecie, o co chodzi. Tu jest pierwszych 40 osób, tutaj mamy kolejnych 40, tutaj mamy kolejnych. Tamte screeny były stare, dlatego były czarne, teraz były białe, w sumie nie wiem czemu się zmieniło. Ktoś mi chyba coś mieszał na wtyczce od czarnych stron, no ale nieistotne. Tutaj dalej, tutaj dalej, tutaj dalej. I tu ostatnie, 308 numerków, 308 numerków łącznie, 308, dobra. Czyli lecimy od jedyneczki do 308. Kto jest tym szczęśliwcem? Kto jest tym szczęśliwcem, który wygra 100 PSC bądź grzybki za 100 zł? To już w zależności od zwycięzcy może sobie wybrać nagrodę. Nie ma co się opierdalać, generujemy 11, proszę bardzo, z samego początku. Pyk, kto miał numerek 11? Numerek 11 miał Koko Kurczak! Koko Kurczak! Gratulacje, już się tutaj odzywam na Discordzie do Koko Kurczaka. Get YouTube comments, ile nam pobrało? 99, no czyli pewnie dużo komentarzy jakoś się tam powtarzało, bądź ludzie pisali podwójne i tak dalej. Dobrze, lecimy, nie ma co. Tak, jak ktoś odpisze na jakiś komentarz, to to też będzie brane pod uwagę, no. No bo czemu ma go nie brać w sumie? Lecimy, lecimy, nie ma co przedłużać, wszystko widać, cyk! Kto wygrał? Janek! Janek 1 wygrał. Nie wiem kto to, nie znam tej osoby. Widziałem, że przeleciał tam Aeris między innymi, kilka znanych ników przeleciało, natomiast wygrał Janek. Janek mi podał kontakt do siebie na serwerze 27 polskim. Czyli muszę założyć konto na serwerze 27 polskim i się z nim skontaktować. Odpowiem Jankowi na komentarz, jeżeli on mi nie odpowie w przeciągu, ile mu dajemy? W przeciągu 2 dni, damy mu 2 dni, to wtedy na kolejnym którymś tam streamku znowu z tej samej puli sobie kogoś wybierzemy, nie? 24 godziny mu dać? Dobra, niech będą 24 godziny, może być. No, dziękuję ślicznie za udział w giveawayu, kolejny w grudniu, nie będę mówił kiedy, czy na początku grudnia, czy w połowie grudnia, na pewno w grudniu w każdym razie. Teraz jest Black Friday, w przyszły weekend, więc naprawdę będzie można, pewnie i tak będziecie kupować grzyby, większość z was, będzie można mnie wesprzeć i tym samym wziąć udział w kolejnym giveawayu. Tyle jeżeli chodzi o ten temat. Dobrze, lecimy z EU8, co na EU8, co w ogóle się tu zadziało, jakie są plany i co będziemy ogólnie dzisiaj robić. Więc tu jakieś gemiki się kopią, o tu akademii nie odbierałem, tragedia. Twierdzę puściłem na poziom 9, wczoraj już od wieczora zaczęli, dają nam po prostu surowce, ludzie już się ochronki pokończyły i tak dalej, więc już można farmić te surki powolutku. Oczywiście teraz naszym głównym celem jest podziemie i na tym się chcemy skupić, chcemy to jak najszybciej zdobyć, na razie niech tu się na spokojnie buduje, bo nawet jeszcze nie mamy osiągnięcia
W sensie osiągnięcia. Nie mamy spełnionych wymogów co do podziemia. Musimy zamknąć pierwszych 9 lochów. Tu nam się warta skończyła, tego na razie nie odbieramy. To robimy na sam koniec. Co ja tu jeszcze zrobiłem? Zrobiłem walki w pupilach, coś te pupile pokarmiłem. To jest najlepiej robić od razu po północy, zwłaszcza na nowym serwerze, bo jest szansa, że przeciwnik jeszcze nie zdąży nakarmić pupili i tak dalej. I tak moje pupilki wyglądają. Jakieś tutaj środowiska, poklikałem jakieś inne pierdoły. No i mamy prawie 109 level. Kibla jeszcze nie mam, może dzisiaj poleci. Dobrze, chcemy sprawdzić na początek procenty na lochy, czy coś się nam tutaj zwiększyło, czy się zmniejszyło. Nie ma kibla, bo ja w ogóle dzisiaj awki nie robiłem. Nie robiłem awki, nie zdobyłem w ogóle pupila z dnia. Totalnie o tym zapomniałem. Odbierz te 3 inty z kalendarza? Tak, zaraz to zrobię. A chociaż nie, mogę to teraz zrobić. Czy coś mi tu wzrosło? 0,15 mamy na przybysza z kosmosu. No nie jest to za dużo, Natomiast możemy jeszcze poklikać helewejtorek. Może nam jakieś jedzonka polecam z helewejtorka, bo dzisiaj w ogóle tego nie robiłem. No robiłem tylko takie rzeczy, które musiałem. Ktoś polizał i odłożył, a neutral ucieszony? Może tak było, ale w sumie to git. W sumie to nie narzekam. Dobrze. Na którym... A, my mamy rekord 9,6 i raczej... Raczej dalej nie pójdziemy. Dobra, czy już dobiliśmy do naszego maksa. Tutaj mamy... Czy ja tym zębikiem ubiję zębika na poziomie 6? Chyba nie. Chyba potrzebuję zębika na poziomie 7. Chociaż no jest tak close, jakby jakieś bloki siadły. O, siadło jednak. Dobra, mamy 109 level. Możemy go od razu nakarmić. Tutaj dzinka dopiero na 4. Ponik. Ponik na 6. O, i to siadło od razu. Pięknie. Dobra, gicior. Tu gicior i tu gicior. Okej. Czyli mamy 109. Potrzebny nam jest w ogóle 110. Potrzebny nam jest 110 po to, żeby zdobyć kolejny kluczyk. I to możemy zdobyć zbrojowni w ogóle. Natomiast, no będę to chyba chciał dobić awką, skoro na tego mamy 0,15. Nic tutaj nie wykombinujemy raczej. Będę chciał to dobić awką, ale zanim zrobimy awkę... 0,15 mam na niego. Zanim zrobimy awkę, to oczywiście robimy klaserek. Ogólnie dzisiaj gramy tylko na EU8. Wszystkie inne konta mam ogarnięte. Także no, trzeba będzie trochę poprzedłużać, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Mam już oczywiście świętego Graala, więc będzie to prostsze. Lecimy po prostu od góry do dołu. Jak nam coś będzie mrygać i tak dalej, to ubijamy. I tego klaserka troszkę sobie jeszcze, myślę, uzupełnimy. Dobra, na razie starczy. Na razie starczy. Mamy 64,5% klasera, wbiliśmy prawie 4% z tego co kojarzę, więc dość dużo. Lecimy, lecimy teraz, ile ja mam klepsy? 73. Lecimy teraz szybko, dobijamy 110 level, żeby w końcu coś się zaczęło dziać. Także ogień. A, ja muszę jeszcze w ogóle pupilki też połapać z nocy. Mamy Maerwin, to jest dzień. I to jest dzień, dobra, czyli tylko Maerwin nas interesuje dzisiaj. Wreszcie coś poklikamy. Jak zdobyć Graala? O, to pytanie już się powtarza trzeci raz na tym streamie dzisiaj. Musisz mieć 85 level, przynajmniej 1000 itemków w klaserze i leci ci z kopalni klejnotów. Może to być kopalnia nawet na pierwszym poziomie. O, jest Maerwin, dobra. Mamy pupilka do mroku, to się zawsze przyda. Tu mamy wszystko nakarmione, lecimy dalej. Już nas w sumie nic nie interesuje. Jutro w ogóle może w ciągu dnia sobie połapę te pupile z dnia. Jezu, jak... O! Klucz do kibla. Dobra, pięknie. Klucz do kibelka. Od razu możemy wrzucić jakiś epiczek. Od razu go rozmontujemy. Te gemiki na razie niech leżą, może się przydadzą. O, i mamy osiągnięcie. Pięść kowala. Super. Lecimy dalej. Strasznie, strasznie mało XP-ka leci. No ale skończył się... Siemanko Adrian Hunter. Skończył się event... Generalnie eventy się skończyły. Więc nie ma co się dziwić. Możemy pić po jednym piwku. A właśnie, w ogóle od dzisiaj też jest wydarzenie u Goblina. Aha, i musimy 20 razy druidów naklepać. To jeszcze musimy o tym pamiętać potem. To dodatkowe piwko dość dużo nam da. Zwłaszcza na nowym serwerze. Także zastanów się. Ale szczęśliwy jestem, że przyjechałeś na streamie moje konto. Cała przyjemność po mojej stronie. Co prawda przypadkiem, ale... Dobra, tu możemy wziąć, bo to jest kawałeczek lustra. Jeszcze troszkę.
Dobra, mamy 110. 110 dobity. Tu jeszcze mamy dodzinki, tu chyba możemy ubić, dokładnie, cyk. I znowu mamy wszystkie pupile nakarmione, Jezu. Jaki ten elevator to jest boost do... I do owocków, nie? I do pupilków na początku. Kluczyk był ze zbrojowni teraz. Okej. Siedzi, lecimy. Lecimy w końcu z jakimś progresem. Zaraz pooglądamy te walki. Ale na razie nie jest to potrzebne. Jezu, jaki szybki progres. Dobra, plus 30 troszeczkę pancerza na minus. Możemy to założyć. Gaming sobie od razu weźmiemy ten duży. Dodaj miejsce na klejnot, cyk, w ten sposób. To możemy rozmontować. To zostawimy na razie do kibelka. To możemy nie rozmontować. Lecimy dalej. Nie sprawdzam na razie procentów, chociaż tu już mamy 8. To jest zwiat. Jego jeszcze powinniśmy zrobić, dokładnie. 117 level. I teraz mamy Banshee 190 i Przybysz z Kosmosu 185. Mamy bardzo dużo golda. Rozdamy sobie tego golda w statystyki. Pisali do ciebie w sprawie tego pancerza? Jakiego pancerza? Diablo Fire, ja tak robię do 7-8 poziomu około i już zostawiam i tego więcej nie ruszam. Tylko po to, żeby na początku mieć fajne kontry, żeby sobie w miarę szybko wbić pod ziemię. Ja wychodzę z takiego założenia, wiesz? Dobra, tu możemy do jakiegoś 450 dobić, a może nawet do 500. Cianko Szezusiek, siema jak tam, bardzo dobrze. I oko Shimoto. Kurwa, jakieś fioletowe, a bez kitu, nowa ikonka. A kurwa, 200 subów w prezencie. Pięknie. Zmieniaj kolorniku, no może zmienić pod kolorek trochę. Dobra, 5-5-5 i teraz by się HP przydało podbić. I w sumie to nie wiem, czy byśmy, jak wbiliśmy tyle leveli, to można, o, jaka dobra nuta. Można by pomyśleć o jakiejś nowej brońce, nawet zwykłej, no bo teraz już nie ma niestety weekendu epickiego, ale najpierw sprawdźmy te procenty. Mamy prawie 3,5% na przybysza z kosmosu. Zobaczcie, jak nam to skoczyło. No i tyle. Dobra, i teraz jest maszyna do zabijania. Na Banshee mamy 0 ile? 0,30. Dobra, to na Banshee się przyda nowa broń. O. A, to Brylas, dobra. Już myślałem, że to jakiś widz. Typowy widz. Jak sprawdza się te procenty? SF Tools. Jak piszesz sobie na YouTubie kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy mój filmik, jak to robić. Obejrzyjmy najpierw te waleczki, jeszcze przed zmianą broni. Będę miał to na uwadze. No jeszcze parę lat i może się 600 dobije, skoro już jest 1/3. A ile my mamy w ogóle subów? Dzisiaj w chuj subów wpadło, tak szczerze. Dzisiaj wpadło więcej subów niż wczoraj. 181 subów. Holy shit, man. Jeszcze 19. Wbiłem 415 level po 5 latach gry free to play na W27. Czy to dobry wynik? No po 5 latach gry 415 level, nawet jako free to play, to nie jest to zbyt dobry wynik. Nie jest to niestety zbyt dobry wynik, wariacie. Chyba, że zgaduję, że miałeś dużo przerw. No na pewno miałeś dużo przerw, bo tak to nie ma chuja. Prawda taka, żebyś miał już 600, jakbyś nie przestał grać na starych postaciach? O kurwa, jaki hit. Tak, oczywiście, że tak, Brisinger. No ale teraz moim celem jest wbić 600 na Magusiu. Na W50. To będzie mój pierwszy 600 level. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle na Magusiu niedługo dobijam 100 kopalnię golda. Trzeba będzie nagrać odcinek z tej okazji też. Skąd mam suba? Dostałeś prawdopodobnie... Ktoś ci zgiftował po prostu. Na której teraz jesteś? 96 bodajże. Dobra. Okej, to nam poszło i teraz brońka. Jakaś brońka. Ile mi tu już dają bronie? 41. Brońka na Inte by oddała na tych magów.
Tu nawet 36. O Jezu, jaka dobra broń. A jakbym wziął tą broń i wsadził jednego gema na intę więcej, zamiast na HP, albo nawet dwa, i zostawił tylko jednego na HP, czyli bierzemy tą brońkę, wrzucimy do niej, no przestań, wrzucimy do niej gema na inteligencję, to sobie zostawimy, i teraz jeszcze poszukamy dwóch gemików na inteligencję. O, jest duży, pięknie, i wymienimy te na HP. 159 już nam dają gemy. 143, dobra. Jezu, co ja zrobiłem? Nie o to mi chodziło, ale dobra. Niech będzie. W sumie ten też się przydało wymienić. Ten wymienimy. To się może przydać. W sumie te 153 na 3 staty to nie będziemy zamieniać, dobra. No daj na intę, proszę. Profesjonal zawodnik, a daj spokój. A nie, w sumie i tak dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem generalnie, że wymieniłem. Sporo stat na plus. Także to nie było wcale takie głupie, jak mogłoby się wydawać. Lecimy, lecimy. Lecimy dalej. Potrzebujemy jeszcze gema na inteligencję jednego. To możemy sprzedać. Jest, inta, 153. Wymieniamy tego. Dobra, i nie wygląda to tak źle. Sprawdźmy teraz procenty z tą nową bronią. Dobrze, mamy 5% na Banshee i 0,18% na maszynę do zabijania. Okej, okay, czyli Banshee 120 level, pięknie. Teraz mamy lustrzane odbicie. O kurwa, jaki przystojniak tutaj. Proszę bardzo, cyk. Pięknie. Jeszcze nie wiadomo, Kalekin, jeszcze nie wiadomo. O, jakie rękawice, tylko dużo pancerza tracimy. Ale teraz mamy maga, to ten pancerz nam bardzo się nie przyda. A, ja nie chcę robić odzysku klejnotu, te epiki mi się przydadzą. Wykopiemy sobie klejnocik. O, i duży. Proszę bardzo, super. 160 już. Cyk. Dobrze, to obejrzyjmy te walki. Lustrzane odbicie w mroku się zostawia. Chociaż teraz nie ma sensu zostawiać, bo już ma stały level. Kiedyś się zostawiało. Natomiast w świetle musisz to zrobić, żeby odblokować wieże, podziemia i tak dalej. Nigdy nie zrobiłem. Znaczy, nigdy nikt nie wykupił tego specjalista. Zakończenia. Dobra. Cyk. Sprawdźmy jeszcze raz te procenty i może nowa brońka. 0,77, proszę bardzo. Poszukajmy może nowej broni znowu. Chociaż czy mi tu bronie dużo dadzą? No, jakby się trafiła z jakimś większym rolem. No, coś takiego. Lepszej brońki raczej nie znajdziemy. Dobra, odzysk klejnotu. I teraz tak, to mamy na intę, więc się nam przyda na HP. Może z jednego gema wrzucę na HP. Za jakąś słabszą intę. 146, 143. Powiedzmy za tą. I okej, okay, i teraz zobaczmy procenty. Prawie 3%. Gicior. To klikamy. Klikamy. Powinno paść w miarę szybko. Fatali generalnie wysyłanie wiadomości w Shake się tak średnio działa, powiem ci szczerze. I pamiętaj też, że jak jesteś jakimś liderem albo oficerem gildii i wysyłasz zaproszenia do gildii, to to się liczy jako wysłane wiadomości. Ja też o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się na tym serwerze. Dobra, siedzi. Jest kolejny loszek. Mamy pierścionek, plus 35. Gemik sobie możemy jeszcze wykopać. Okej, okay, mamy zamkniętych pierwszych 9 lochów. Możemy już powolutku lecieć w kierunku podziemia. Surek mamy dość sporo. Teraz się będzie trzeba na tym podziemiu sfokusować. Koniecznie. Jezu, no daj tą mintę, proszę cię. Trochę męczy to jedno miejsce w EQ. Od którego jest stojak? Musisz mieć 1000 run w zarządce areny i możesz go znaleźć w zbrojowni wtedy. Nie no, kurwa. Dobra, jest duża inta, pięknie. Do pierścionka, cyk. Siedzi, siedzi.
jak ci lecą na HP, wymieniaj WQ. No w sumie tak, w sumie mógłbym to zrobić, no. To prawda. Zobaczmy tą waleczkę. Fajny kryt na koniec. Zobaczmy jeszcze procenty na kolejnego. Czy jest sens tutaj coś kombinować? 5% mamy na niego. O kurwa, co jest? Dobra. What the shit? 125 level. I mamy wieżę, mamy wieżę. I mamy kostki tym samym. Kosteczki też już są odblokowane. Dobra, obejrzyjmy sobie to. Gdzie to sprawdzasz? Na SF Toolsie. Okej, lecimy do kolejnego. Zobaczymy, czy jeszcze jest sens. 1.34. Dobra, wiecie co? Zrobię aweczkę. Zrobię aweczkę już do końca. Wydamy sobie goldzika, chociaż jego nie będzie dużo. Ale już tą aweczkę i tak musimy zrobić. Bo to i tak już jest końcóweczka. Jezu, już mi się głos załamuje. I spróbujemy go jeszcze poklikać. Może jeszcze on by siadł. Burz itemy na pachołki? No w sumie mogę, bez kitu. Trochę nam się zwolni miejsca. Gicior. Tu mamy jakiś kawałeczek lustra. Tak, no zaraz kończymy streamka. Co daje stojak? Stojak ci daje dodatkowe miejsce na przedmioty, żeby je sobie wymieniać, jak tam masz na przykład EQ na awkę. To jednym kliknięciem podmieniasz ten ekwipunek i na przykład robisz awkę, a potem zamieniasz na swoje główne EQ. Polecam obejrzeć poradnik do zarządcy areny, bo tam też tłumaczę o stojaku. Czemu ty to skipnęłaś? A, to nie widziałem, okej. Wy nie możecie pisać, że wam się jakaś nuta podoba, bo zaraz się znajdzie jakiś złośliwiec, który wam to skipnie. Także musicie, wiecie, ukrywać to, że wam się coś podoba. Dobra, gicio, raweczka doklikana. Możemy na jakieś, na ile ja tu mam w ogóle te warty? Jeszcze na 2 godzinki, dobra, to idealnie. A nie, nie mogę, bo ja nie mam ten. Muszę jeszcze inne rzeczy porobić. Dobra, tu możemy dobić do jakichś 700. Pyk. To może być na 600. Pyk. To dajemy na 500. Możemy dać. Mam pytanie na Discordzie, napiszę. Nie ma problemu, hela. Pisz, odpowiem ci pewnie po streamku. Kurwa, ile my golda wydaliśmy na te staty. Ale w sumie o to chodziło. Pyk. I dobra, i teraz jeszcze inta. Dobrze, i teraz zobaczmy te procenty i jeszcze spróbujmy docisnąć. 1,5%, no za dużo nam to nie dało. A coś jeszcze możemy nakarmić? Nie, już mam dzisiaj wszystko nakarmione i wszystkie środowiska przeklikane. Dobra, to możemy jakieś 100 sportowych grzybków na niego dać. A nuż się uda, to jest wojownik. Powinno siąść. Stryczek, jak chcesz się dowiedzieć, czy coś wbił, to możesz iść do niego i zobaczyć po prostu. Zapewne jakiś odcinek się pojawił. Rozumiesz? Nie musisz spamować jednym i tym samym co chwilę. Możesz iść i nie wracaj. Dawaj na konie... O, dobra, siedzi.
Pięknie. I teraz jest kolejny Void. Ja pier... Kurwa mać, jakie dwa hity potężne. I znowu goldzić. Goldzik nam wpadł. Dobra, sprawdzamy na kolejnego. 0,85. No dobra, jeszcze z 30 sportowych grzybków. Jak to niby jest zbalansowane? Nie wiem, nie wiem. Sam pisałeś, że ludzie z tawerny balansowali, więc jest. Ja tam się nie znam osobiście. Na balansowaniu. Ale buja, więc mi się podoba. Czego nie dokończyłem? Jakiego tematu nie dokończyłem? Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Czyli tyle na dzisiaj. 127 level, 19 leveli wbiliśmy. Mamy już możliwość odblokowania podziemi. Teraz się będę na tym skupiał. Jeszcze w ogóle przygotowałem dla was screeny. Jak wygląda topka serwera po trzecim dniu. O, tu w ogóle się topka mi zbugowała, ale pierwsze miejsce nie jest istotne. Znaczy to jest osoba z naszej gildii oczywiście, wiadomo o co chodzi. Natomiast pierwsze miejsce nie jest istotne, dlatego że to nikogo nie zastępuje ani nic. Najwyższy level na serwerze, 226, na koniec trzeciego dnia, dokładnie o północy. I tak się prezentowało pierwsze 15 osób, jeżeli chodzi o salę chwały. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 leveli 200+. Tutaj mamy kolejną 15, bo mówię, robiłem to na telefonie, nie zmieściło mi się. Exiles dominacja bez kitu. No, tutaj już nie ma żadnego 200, więc tak wyglądała pierwsza 30. I jeszcze kolejny screenek, ile było pupili na koniec trzeciego dnia, ile graczy odblokowało pupile. 197 graczy. 197 graczy odblokowało pupile. Natomiast teraz, gdy już się to troszeczkę uspokoiło, mamy czwarty dzień serwera, tak się prezentuje topka, znowu zbugowana, ale to nic. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czemu jest tylko 9 leveli 200+, a tam było 10? Ja coś pominąłem? No nieważne, nieważne. W każdym razie tak się prezentuje topka. No mówię, teraz na pewno jeszcze ludzie levelują i tak dalej. Chyba, że coś źle policzyłem. Rozebrany jest bardzo możliwe, że ludzie robią naturzystę, no. To jest prawda. Natomiast tak się prezentuje topka czwartego dnia, teraz już to o wiele wolniej idzie. No i tyle, nie? Pupilków ile ma osób? Było 197 po trzecim dniu, teraz jest 305. 305 osób ma pupile i podziemia właśnie. Podziemia, wczoraj jeszcze nikt nie miał, bo sprawdzałem, ale czwartego dnia już ma 16 osób podziemia, więc bardzo dużo. Bardzo dużo osób już te podziemie odblokowało. No. A jeżeli chodzi o gildyjkę, to oczywiście ciągle ciśniemy wyprawy. Mamy tutaj po 108%, muszę w ogóle zaktualizować opis. No i też progresik trochę stanął z racji tego, że nie ma eventów. Ale oczywiście powoli do przodu. Tak się gildyjka prezentuje w tym momencie. Też można porównać z wczorajszym dniem. Dobra, my tu jeszcze musimy zrobić walki na ręce. Tylko coś nam nie idzie. No, teraz, a no tak, bo podbiliśmy level bez kitu. Miałem mówić, że teraz z Sombejem przegrywamy, znaczy wygrywamy. Nie mogę. Czemu masz taki mały level? Bo mam dużego fiuta. A nie mogę mieć wszystkiego dużego, więc level musi być mniejszy. Łatwo. Dlatego masz ponad 530 level? Nie no, gadamy o EU8. Udowodnij? Nie mogę. To chyba w Turcji niedawno byłeś? A w Turcji też robią powiększenia chujów? Czy ja myślałem, że tam się tylko jeździ, jak się chce włosy przeszczepić? Ciekawe w sumie. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Jakieś ataczki. Chociaż nie, tunik ciekawy.
A, jeszcze dwa rozmontowanka nam zostały, ale jeszcze mamy kółko, jeszcze mamy kółeczko. Możemy tym kółkiem w sumie zakręcić. Jakieś itemki nam na pewno polecą. Pyk. Idealnie dwa. Goldzik jeszcze winte. Możemy wyprawkę... A. Kochanie, masz 10 tysięcy golda? To weź odpal wyprawę. Bo ja właśnie wydałem. A, nie, czekajcie, jeszcze gremlinek. Gremlinek mi powinien dać. Czekajcie. To mogę zaatakować. To mogę zaatakować i tak mi to nic nie da. Z koła? No kołem przed chwilą zakręciłem, wariacie, wiesz? Ej, Jezu, mogłem skipnąć tą twierdzę, jak robiłem kręcenia. A to teraz skipnę. Puszczę kolejną. I jeszcze zakręcimy, w sensie zagramy w kosteczki. I będzie gicior. Dobra, goblinek mi dał. Siemanko, Aigeko, witam. A. Kurwa, sekundę przede mną. O Boże, jeszcze mamy jedno piwko przecież do zrobienia. Kurwa mać, zapomniałem o tym. Ale dobra, najpierw zagramy w kosteczki. Elevator może? Elevatora już nie pocisnę. Na tym 9.6 mam bloka, tak mi się wydaje. Jeżeli 170 level utknął na 97, a ja jestem na 9.6, no to już raczej wiesz. Raczej ciężko. Dalej pocisnąć. Czy ja chcę te dusze? Nie bardzo. Wolę drewno, ale drewno mi nie poleciało. Dobra, mamy kamień chociaż. Gicior, niech będzie tak. I co? Jeszcze musimy jakiś druidów ujebać. Jest jakiś druid. Chyba 18 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, dobra. Gicior, gicior. Cyk. I jeszcze jedno piweczko. Czy wejdą te nowe misje, czy zrezygnowali z tego? Testowali to na serwerze 7. Nawet sami napisali, że to było w ramach testu na serwerze 7 europejskim. Teraz podejrzewam, że znowu to będą jakoś dopracowywać. No i pewnie to wejdzie, nie? Prędzej czy później. Tak, no 12 piwko nie jest zbugowane, to prawda. Dobra, tu nic nie robimy. Wszystko. Chyba tyle. Chyba wszystko na dzisiaj. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić.